tej strony Kuba 731, a to jest kolejny odcinek z Far Cry'a 6. Tak, jak widzicie, kieruję się właśnie do Esperancy właśnie, bo chcę w pewnym sensie zaliczyć pewne rzeczy. Akurat pewne rzeczy, czyli przejąć akurat bazę FNT, czyli Fort Esperanza, i wykonać jarańską opowieść w Esperansie, jaką jest właśnie pod tytułem Pomaluj miasto, która jest właśnie, to jest właśnie misja. Ja od Zeni zajazd, proszę bardzo. Na rangę 10. I tutaj mamy opis. Ostatnią wolą mojego papy było oszpecenie jego propagandowych posągów. Zamaluj jego błędy słowami Libertady. Właśnie. I co się okazuje, że po zaliczeniu tej misji Zenia Zajas postanawia w pewnym sensie po zaliczeniu jej przyłączyć się do... przyłączyć się do nas, do tej całej rewolucji, i ona właśnie dołączy do Libertad. A po... no, nie tylko, ale przede wszystkim ona będzie w pewnym sensie takim, można powiedzieć, takim nowym liderem w naszym, powiedzmy, operacjach Los Banditos. Się tym zajmiemy, ale najpierw jesteśmy właśnie koło tej granicy pomiędzy Madrugadą a Esperanzą. Jest właśnie Fort Esperanza, gdzie akurat go przejmiemy, bo czemu byż nie? No nie? Dobra. Tylko jeszcze cele wojskowe. O, Fort Esperanza tutaj. Wojsko torturuje ludzi w tym forcie. Czas z tym skończyć. Uwolnić trzymanych tam więźniów. No to przejmiemy. I ponownie wrócimy do Esperancy, ale do zaliczenia. No, tutaj mamy Antona Castillo na Beachboardzie. I tutaj mamy tą wieżę. Ten duży wieżowiec tutaj w Esperancie, jak widzicie tam wprost. Ten wieżowiec właśnie symbolizuje tą właśnie Esperancę. Taki, można powiedzieć, punkt widokowy, można powiedzieć. Żeby ogarnąć się w terenie, jak to się mówi. Dobra, przejedziemy. Tutaj chyba była skrzynka Libertad, ale... A, zresztą, nieważne. Okej. Okay. I jedziemy tam. A przy okazji zmieniłem także arsenał w swoim uzbrojeniu. Tutaj macie bronie. Takie, można powiedzieć... To są akurat bronie unikalne, sobie wybrałem. Tak po prostu. No. No i jesteśmy. Okej, teraz pytanie. W którą stronę pójść? Mamy tutaj drogę. To może skręcimy tutaj. I tutaj właściwie przejdziemy. Czy przejedziemy bardziej. O. Fort. O, zrealizowany, super. Jesteśmy właśnie koło tego portu. No i jesteśmy. I tutaj widzimy więźniów. I'm at the old fort in Esperanza. Anything I should look out for? Yes. Anyone who isn't Anton's idea of a true Yaren gets taken there for questioning. If you find any of our people there, get them out. I will. Tak, i tutaj widzimy ofiary tego fortu. Patrzcie, że ten fort, patrzcie, armaty, troszeczkę można się czuć, jakby ten fort wygląda tak, jakby się wziął z XVIII wieku. To no w sumie nic dziwnego, bo w końcu hiszpańskie kolonie, no nie? No i tutaj rozpoczynamy wejście. Spróbujmy to przejąć ten fort na... No cóż, wyzwolimy ten fort, ale też spróbujemy ten fort... Może
Chodzi mi o to, żeby wejść do tego fortu po cichu. Nie, tutaj jest zamknięty. A, patrzcie. Tylko, że mogliśmy się tutaj wdrapać, ale nic z tego. Musiałem się tam jakoś wejść. Ale tutaj możemy wejść. Tylko tutaj też są przeciwnicy. Okej, użyjmy akurat agentu precyzyjnego, żeby się obeznać. O cholera, cholera, cholera! Niedobrze. Już mamy tutaj przeciwnika. O tak! No i gdzie tutaj? Tutaj mamy. Okej, tego podnieść już nie możemy. Ale oznaczono tutaj w naszych wrogów. Okej, tutaj wejdźmy i... Coś zniszczyłem? Okej. No i tutaj wchodzimy. O, tutaj mamy klucz do zbrojowni. O, ciekawe, ciekawe. Tutaj nic. Musimy akurat być cicho. O, gdzie tutaj przeciwnik? Cholera jasna. Szlak. Okej, tutaj na zewnątrz. Zostawmy ciało. Tego akurat medyka zlikwidujmy. Okej, medyczkę. Okej, podnosimy i zabieramy to ciało. A zostawmy je tutaj. Mógłbym gdzieś je ukryć, ale lepiej nie ryzykować. Dobrze, wypełnienie gadżetu. Okej. Tutaj leki. Okej. Jeszcze użyjmy tego. O, tutaj możemy włączyć alarm. Tylko włączmy. Aż dwa alarmy jeszcze zostały? O, idziemy na dół. Tam dół i... O, proszę, o, mam... No proszę, mam tutaj partyzanta. Znaczy więźnia. Dobra. Potrzebujemy klucza. Ale jak możemy strzelić, ale to też wywoła, jakby to powiedzieć, ciągnie tutaj tych strażników. Ja pierdzielę, ile oni tutaj,
ale tych ludzi torturują. Oho, przejście. To tutaj jest jakaś pułapka? Okej. Mierda, they're serious. Mam cię na muszce. Dobra, może strzelmy. O proszę, o kurde. Okej, uwolnię cię. No i mamy rekruta w Los Banditos. Podejdź, stary. No pięknie. No to mamy. A jednak nie powinienem. No ale mówi się trudno. Okej. No to zaczynamy walkę. A mogę jednak nie strzelić. No i się trudno mówi. Jak mus to mus. Ale i tak paru żołnierzy chyba pozbyłem się. O, tutaj mamy testówek na broń. O tak! Mówię wam tak, ten karabin szturmowy jest zarąbisty. Dobra, to może weźmiemy któryś z naszych amigos. A to może chorizo. Chorizo! No nie powinienem, ale ja nie wiem, czy ten jest, czy nas zaatakował w ogóle. Ała, a patrzcie, jednak zaatakował. Okej. Tu tutaj leci teraz helikopter? O ty. A, może użyjemy snajper... Nie, to jest przerwa. O, tej snajperki. Chorizo! Spokojnie, Chorizo. A, patrz tutaj... Ej, tutaj mamy to działko, ale... Serio? Nie możemy go... Nie możemy... Ten możesz użyć? A. I proszę bardzo. Gdzie jest ten? Pokażcie mi, gdzie jest ten... O. Podleczmy się. Podeczmy się! To jeszcze do tego moździerza. Gdzie jest ten helikopter, no? Tutaj. Dobra, dalej. Nie no, serio?
dalej, Dani, no. Udało się? Udało się. Dobra, podejdź się, Dani, podejdź się! Tak jest! No i super. No i został nam ostatni przeciwnicy. Tutaj. Yeah! Koniec walki. Jeszcze ten. I proszę bardzo. Koniec walki. Udało się. Chyba. Czy nie? Będę przetrzymywał więźniów politycznych w celach sportu. No stary, no suń się, no! No daj mi przejść! Fortu... A, musimy... Oj, zakładnika. A, musimy je zna... A, musimy ich znaleźć, chyba. Dobra, to może wejdźmy tutaj. Tam jest skrzynka FND. Dobra, MPP50, dobrze. Interakcja. A, tutaj, okej. Okay. A może nie to, ale coś akurat wyłączyliśmy. Dobrze. No i to tylko taki schowek. Stary, no, przepuść mnie, no. Dobra. Tutaj. Okej, zobaczmy. Poczekajcie. Przepraszam, ale musiałem na chwilę przerwać, bo musiałem coś pilnie zrobić. Dobrze. Okej, szukajmy dalej. Nie, my tutaj akurat to może gdzieś tu... A nie, tutaj kolejni przeciwnicy są. Dobra. Tutaj chyba trzeba się pozbyć wszystkich. To w sumie racja. Ta baza nie będzie wolna od... Default nie będzie wolny od nich, czyli ich się nie po... A więc o... Okej. Okay. No nie... Czyli musiałem po prostu pozbyć się wszystkich przeciwników. Mogę o tym pomyśleć. A nie szukając się więźniów. Okej, okay. Zakłady kuratora, dodatkowe zasoby zaopatrzenia. Okej. Okay. No i proszę bardzo, zdobyliśmy bazę FND. Okej. Okay. Zapomniałem o tym, że po prostu... Tutaj trzeba się pozbyć wszystkich przeciwników. Powinien to... Naprawdę powinien o tym wiedzieć. Bo myślałem, że tutaj trzeba znaleźć gdzieś tutaj, a tutaj po prostu pozbyć się wszystkich. Okej, mój błąd, sorry. A tu jest jakaś notatka. Harmonogram procedowania. Piąty... Chwila. To jest chyba... 5 września 2021 roku. Odbiór wywrotowców do procedowania. Priorytetem są testy prawdziwych Jarańczyków. 6 września 2021 rok. Procedowanie grupa 2E, grupa 2F i grupa 3A. Odpowiednio uwolnione lub usunięcie. 6 września 2021 roku. Ciężarówki przyjeżdżają punktualnie o 6:00. Ekspedycja obiektów wybranych do programu Viviro. Wcześniej wyznaczonymi trasami. Okej, to jest notatka dotycząca tych więźniów. No i proszę. Akurat tutaj wyzwoliliśmy ten fort i super. Okej, że podchodzimy to... Danny, we're putting together an ambush. And we sure as hell could use the best shot in Libertad. Thanks a lot. Okej, dzięki. Znowu jakaś zasadzka. Dobrze. No i cóż, moi kochani, możemy akurat
przejść do po prostu do jarenskiej opowieści Larzani Zajas, czyli w Esperansie. Wyzwoliliśmy ten oto fort i teraz przejdziemy właśnie do misji jarańskiej, znaczy opowieści jarańskiej dla właśnie Zeni Zajas, naszej nowej liderki do wersji Los Banditos. Jeszcze tutaj wejdźmy. Uzbrojone bryki. Nie, Supremo. Chociaż chciałbym po prostu... Może gdzieś tutaj sobie zamienimy to na to. Czemu by nie? Lara Garcia for president. Możemy spróbować. Okej. No i jesteśmy tutaj. A w sumie możemy się przenieść do właśnie kryjówki partyzantów w merku Urio Mechanico. Więc co, no to przenieśmy się. I rozpoczniemy tutaj właśnie misję jarańską. Znaczy opowieść jarańską opowieść, no. Dobra. A mamy jeszcze Chorizo, który będzie nam towarzyszył. Chyba możemy go już w pewnym sensie odesłać. Znaczy, no jesteś teraz wolny, wracaj do Filiego. Okej. Albo do któryś tam z partyzantów. A tutaj mamy akurat... O, tak, punkt kontrolny Del Toro. Gdzie ten punkt kontrolny się znajduje? Chwila. Del Toro. Tutaj. Okej. Ale nie będziemy tego wykonywać. Nie. Jeszcze arsenał. O, jakaś nowa broń. No ta. MBP50. Okej. Dobra. No to zajmijmy się jarańską opowieścią. Księstwo Triady. Cała krew. Dani Kota. Wszyscy przewaga. Chyba musimy po prostu porozmawiać właśnie z Zeni o tej właśnie opowieści. I ona jest właśnie, o, blisko nas, proszę bardzo. O, tutaj mamy właśnie graffiti z Antonem i jego, jakby to powiedzieć, jego marionetkami. Okej, jedną marionetkę mu zniszczyliśmy. Castillo is in the president. He's a dictator. Okej. O, i proszę, tutaj jest Zeni. Good to see you. Też cię dobrze widzieć. Rozmawiajmy. I'm glad you're here, Rojas. I got some news that kind of fucked me up. My papa, he passed. He used to sculpt for Castillo. Made his Jolido statues for him. It kept us from starving, but I am proud of it. And neither was he. His last wish was for me to paint over those statues. I can't be out on those streets with the seat on me. Please, Danny, get out there and cover up my papa's mistakes. Deface Castillo statues and save my father's soul with one stroke. If that's not art, I don't know what is. Okej. Dobra. Czyli na tym polega właśnie to pomaluj miasto. To terapia sztuką. Danny, zniszcz te posągi. Ostatnią wolą mojego papy było oszczepecenie jego propagandowych posągów, zamalował jego błędy słowami Libertad. No cóż, każdy popełnia błędy i każdy zasługuje na przebaczenie. Dobra. I tutaj mamy 100 punktów doświadczenia. O, wiaderko z pomarańczową farbą, taki wisiorek. O, i Zenia, przywódca Los Banditos. Do Libertad wstąpi nowy przywódca, którego można wysłać na operację Bandito. Właśnie, my ją akurat poznaliśmy właśnie w Madrugadzie. No i teraz w Esperansie jej po prostu pomożemy w zamarowaniu, zniszczeniu właśnie tych posągów. I ona właśnie do nas dołączy. Więc dobra, jedziemy! Thanks, Rojas. From me and my papa. Tak, w imieniu twojego ojca. I knew you were a fan. But this is stalker territory, Rojas. Okej, jest nam powie.
Dobra. Okej. Okay. Pomaluj mi odpowiedź posągi Gabriela. Jest ich akurat 12, patrzcie. Zenia powiedziała, że cały tuzin posągów znajduje się w różnych miejscach pracy. Wysłała mi zdjęcie posągów, by łatwiej mi było je znaleźć. No dobra. To zobaczmy. Mam. Nasz telefon jest niedostępny. No to musimy stąd chyba w pewnym sensie wyjść. Hej. Hej. Chwila. No to wyjdźmy. W tej kryjówce już też tutaj byliśmy, jak wykonywaliśmy misję. Okej. Okay. Dla Clary Garcia. Okej, okay. Opatrzcie. To są właśnie te posążki. I my musimy je po prostu zniszczyć. I one... Powiem wam tak, one są po całej właśnie Esperansie, więc będziemy musieli się... No cóż, troszeczkę... Troszeczkę naszukać. Tak się zastanawiam, czy czasem nie użyć troszeczkę mapki z właściwie mapki tej pomników. A w sumie dobra. Chociaż. Dobra, naszukajmy się. Spróbujmy. Spróbujmy zrobić to bez przy pomocy mapki z poradnika. Może się nam uda. Bo jak nie, no cóż, no to odcinek będzie dłuższy. Po prostu zniszczymy te posążki. Cóż, Gasino nie będzie z tego zadowolony, ale... Kurde, patrzcie ile tutaj... Okej, okay, mamy jeden. Ale patrzcie, tutaj też mamy przeciwników. Właśnie przypomnę, że... Cholera jasna. No to też nasze zadanie nie jest łatwe. Kurera, tylko w stanie pozbyliśmy się. Proszę bardzo. Okej, okay. Oszpećmy ten potążek. Proszę bardzo. Niech płonie. Cóż, Anton. Tak musi być. Dobrze. To się naszukamy. Wow! To on do nas strzelał? Okej, to mamy skrzynkę FND. Jasny. No, no tak, zapomniałem, że ten przeciwnik był... Posiadał właśnie, ten żołnierz posiadał właśnie RPG. Okej, teraz trzeba się stąd spadać, dobra. Okej, jeden akurat zdjęty, to teraz szukamy kolejnego. Trouble ahead. Maybe I should help. No i pięknie.
Tu mieliśmy chyba kolejny... O, proszę, przeczytajmy. Miejscowa drużyna baseballowa przyłapana. Drużyna baseballowa Esperanza została przyłapana na czymś więcej niż sztuczka z ukrytą piłką. Okazało się, że uczyniła ona ze stadionu miejskiego centrum działalności grupy przemytniczej. Luźne powiązania z partyzancką organizacją terrorystyczną Libertad i Ligą Nocy Esperanza sprawiły, że dowództwo FNT podjęło decyzję o kontynuowaniu śledztwa. Kiedy odkryto różne materiały związane z partyzantką, stadion został zamknięty, a cała liga zawieszona na czas nieokreślony. Wojskowie śledczy odnieśli zdumiewający sukces, udało im się schwytać liczne osoby podejrzewane o terroryzm. Nie powodując na stadionie większych zniszczeń w FNT, nadal zastanawia się, jak jeszcze można wykorzystać boisko baseballowe. Trwają też ustalenia, ile z osób związanych z ligą należy przesłuchać. Właśnie. I to jest ten stadion, tak? Tak. O, coś byśmy znaleźli. O, tak. No to znaleźliśmy sobie... O, pistolet. O, unikalną broń. Nie no, te posążki muszą być akurat... Właśnie w Esperansie. No, użyjmy naszego plecaczka. Będzie szybciej. Okej, tutaj słyszę ten dźwięk. Chyba jednej z kartek z kryptogramem. Tego nie będę zbierał. A tutaj mamy. Okej, no to sobie znaleźliśmy skrzynkę z kartkami z kryptogramem. Nie, będzie chyba szybciej, jak wezmę pojazd. Need some wheels. Okej, wsiądźmy i jedziemy. Okej, okej. Dzięki. Okej, tutaj akurat zamalowaliśmy ten posąg. Tak, ten posąg jest odznaczony. Jedziemy dalej. Tutaj jest barykada. I jedziemy. No nie, no i mówi mi, że będą do nas strzelać. Ja tutaj jadę spokojnie, stary. O! Znaleźliśmy kolejny. I zamalujmy go. Jeszcze to jest leki. No i proszę bardzo. Drugi zamalowany posążek. Jedziemy dalej. A jeszcze naprawmy. No nie, no serio? Będziecie teraz do mnie strzelać? Co ja wam takiego zrobiłem? Ej, stary, no spadaj! Okej, jedziemy dalej. To kolejne zamalowanie posążku. No a to się nieźle... nerwi.
raczej. Nie wiem, czy wynerwi się, ale na pewno nie będzie zadowolony z tego, że odwróciliśmy mu takie depotorski z jego podobizną. No. Okej, tutaj podjedziemy. O, tutaj mamy kolejny. Okej, schowajmy broń. No i zamalujmy. Zenia will like this one. Tak. To się akurat jej spodoba. Okej, dalej to nie przejedziemy. A to jest właściwie trzeci pokążek, no nie? Tak. Może da się jakoś przyjechać tędy? Chociaż wątpię, czy możemy tutaj wjechać. To może tędy jeszcze pojedźmy. Tylko muszę skręcić. No poszukamy sobie. Zapraszam, tutaj się jedzie. No jedzie się. Nie, to nie podążek. Jedziemy dalej. Okej, koniec walki. No, po prostu zwyczajnie nas zgubili. Okej, gdzie kolejny podążek? Gdzie kolejny podążek Zeni? Okej, tutaj. O, tutaj widzimy kolejny jakby gdzieś budynek. Okej, zamalujmy. Adios, Gabriel. Dobra, tutaj chyba widać, że większość tych posążków jest jest akurat w środku właśnie miasta. Trucizna i ogień. O, trucizny żołnierze dostają szału i skaczą się do gardła, okej? Okay? Przejmuj kontrolę nad... Okej. Okay. No nie odczytałem. Jesteśmy z tebie zakazany, zastrzeżonej. Fuck Castillo, okej. Okay. To trzeba będzie się rozglądać. Wow! Ty, ale... Nie mówcie mi, że... No nie, no kurde, no nie mówcie mi, że... Okej, okay, już myślałem, że gra mi się będzie zawieszać. Okej, to co, wchodzimy tutaj. Mogę się spodziewać, że tutaj będą przeciwnicy. Kurde, spadłem. Nie to chciałem zrobić. Ale patrzcie, ile tutaj przeciwników mamy. Dobra.
Sorry, piesku, ale jesteś wobec mnie agresywny. Specjalne jednostki, patrzcie. To tutaj dużo strzelania mamy. No i chyba wezwali posiłki. Damy stąd. Ale szybciej, Dani, szybciej. Tutaj chyba weszliśmy w takie już starą naszą lokację. Szlak by to. Nie, dobra. A wróćmy do naszej kryjówki. Nie, dobra, użyję jednak mapy. Ola. No w sumie mogłem jednak nie używać, ale... No będzie trudno, jak będziemy walczyć jeszcze z tymi takimi przeciwnikami. Dobra, wiem. Użyjmy tego ptaka. Dobra, ale patrzcie, jak się tam w ogóle dostać? Thank you.
Ewidentnie musimy przejść przez hotel. Okej, co masz? Okej. Kebula, Patriot Tesson doesn't pay enough. Here's where you'll find the supplies, Guerrilla. I appreciate. Okej, dzięki. Okej, wejdźmy tutaj do tego. Do tego kanału. Oj, coś tak czuję, że ta misja poboczna zajmie nam dłużej. Wow! Gin. Dobra. Tutaj podchodzimy, zabieramy skrzynki FMT, żyj skrzynki Libertad. Szybciej. Wiem, że miałem bez mapy, ale najwidoczniej się po prostu tutaj nie da. Cholera jasna. No nie, no kurde! No i szlak by to jasny trafił. No nie, no nie da rady. Czekaj się, zaraz rozrzucę, jak tam już wejdę, dobra? Zaraz rozwracam. Okej, witam z powrotem. Dobra. To co, zaczynamy od nowa taką próbę. No. Ej! Spalcie się, no, ludzie z złoci! Co wam przeszkadza, że ja tutaj chodzę po mieście, no? Ja nie mogę. Proszę bardzo. Okej, kolejni. Tak, kolejni. Cholera jasna! Nie, ci przeciwnicy są naprawdę... Poprawnie go! No kurde! Wstań, no wspinaj się!
się, Dani. Dobra, ja mam teraz taki problem, jakby się tutaj dostać w ogóle. Bez jaj. Chwila, gdzie dokładnie ten jest ten posąg? Chwila. Ja pierdzielę! Okej, chyba już zrozumiałem ten swój błąd. Okazuje się, że nie tutaj, tylko gdzieś tam. Martial law has been declared. Czyli najwidoczniej popełniłem błąd. A no tak, najwidoczniej to jest po prostu obszar niedostępny w ogóle. Taki zablokowany, do którego nie da się wejść. Poczekaj, uwolnij cię, stary. O nie, ty... Okej, podleczmy się. Idziemy dalej. Okej, to może teraz po drabinie. Okej, jesteśmy już chyba na tym obszarze, gdzie tutaj będzie się znajdował ten posąg. Proszę bardzo. Okej, wyłączmy alarm. Szybko, szybko, szybko. Okej, no to zamolujmy to wszystko. Viva fucking libertad. Okej, teraz tutaj zeskoczmy. Okej, jednak będę korzystał z tej mapy, bo kurde, powiem wam, że naprawdę to będzie... Okej, poczekajmy, aż się skończy ta walka, bo widać po prostu, że nie jest łatwo. Okej, spadamy. Zniknę z skutki. Okej, koniec walki. Okej. Okay. To tylko krokodyle będą do nas. Wow. Nie mówcie mi, że... O łamo, kurde, dostaw mnie, ty skipszony gadzie! Dobra, przenieśmy się akurat tutaj, dobrze. Jak to podczas walki nie mogę... No to jak się walka skończy? Okej, koniec walki, dobrze. Przenieśmy się teraz. No co jest, no? A teraz mogę? No nie, no kurna! No przecież to! Ktoś następny, bo ma tutaj bardzo dużo amunicji. Podzielę się z wami.
Pokażcie się! Zaraz cię kurde załapię, człowieku. Żegnam! I się od razu przenieśmy tam. Przepraszam, że się tak uniosłem, ale kurde to... Tak to irytuje człowieka. Okej, okay, przemalujmy ten pokążek. There we go. Rojas, how's it going? Oh, you know, civil disobedience in my heart, paint fumes in my lungs. That's what I fucking like to hear. Keep this up, Papa will be proud. Dzięki. Okej, okay. Ten... Okej, okay, mam zrozumieć, że... To takie powiedzmy czerwony obszar, to niektóre te miejsca są zablokowane. Znaczy nie zablokowane, a bardziej po prostu tam nie dostaniemy się. Okej, to może podjedźmy tam. Okej. No partyzancie, no okej. Okej, kolego, ciągle mówię na nich partyzanci, no. Partyzanci lub partyzantko, no jak mogę inaczej, w końcu to są partyzanci, no nie? Okej. Okay. Ale na razie nie możemy się na tym skupić, Dani. Na razie się skupmy na czymś innym, no. No, jeszcze czołg. Super. Nie powiem wam tak, Esperanza i w sumie jest bardziej taka... To jest po prostu miasto bardziej niebezpieczne. Nie tylko taka duża metropolia, ale przede wszystkim naprawdę... Ale naprawdę... Looking good. Wszędzie są tutaj ci przeciwnicy, no jest dziwnego, bo w końcu Esperanza jest... Rządzi właśnie Anton i tutaj walka z nim jest, można powiedzieć, trudniejsza. Tutaj. Trudniejsza. Jeszcze musimy tutaj wrócić. No to odcinek będzie trwał też znowu taką powiedzmy godzinę. No sorry, ale... Naprawdę. A pro to chyba... Tak, na pewno to był akurat mój błąd, bo... Mógłbym przewidzieć tego, że... Tutaj te niektóre obszary, które są zabarykadowane do uliczki, to znaczy, że nie są dostępne. Więc też brać to pod uwagę. No i tutaj jednak muszę skorzystać z tej właśnie mapki. Bo gdyby nie ona, to... Bo gdyby nie ta mapa, gdybym nie korzystał z tej mapy, teraz z tej mapy z poradnika, to bym ciągle chodził po blokach, no nie? Dobra. Idziemy do kolejnej, tym razem tutaj, do kolejnego posągu. Takiej kolumny z twarzą Antona. Czy tam to jest Gabriel, jego ojciec? Nie, to musi być... Nie, to jednak jest Anton. McKay, Global McKay. A no właśnie, Global McKay. Ty, to przecież jest o synie McKayu, czyli jednym też z naszych, powiedzmy, celów, który kontroluje właśnie... Co? Co, chcesz walki? To jednak będziemy musieli walczyć z tymi przeciwnikami. No sorry, ja się tylko bronię, dobrze? Ja nie przepadam za krzywdzeniem zwierząt, ale naprawdę... Jeżeli będę pozwalał, żeby zwierzę, jeżeli jakieś takie...
Taki groźny pies mnie pozwalał mnie siebie atakować, to tak naprawdę ja nie umiem się bronić w ogóle. Ja wiem, że to jest takie zwierzę, ale też muszę się tutaj bronić i czy my wróciliśmy do miejsca z początku gry? Tak, to jest to miejsce. To wróciliśmy do naszej starej lokacji z początku gry. Nie, ten karabin jest genialny. Ja się bardzo cieszę, że go zdobyłem. Na tych ciężko zbrojnych to on się akurat nadaje. Patrzcie. Okej, tutaj kolejny potążek. Okej, zamalujmy szybko. Okej. No i co, do kolejnego, no nie? Dobra, do którego? A to może do chwila. Tak, dobrze, tutaj. Idziemy. No to może pójdziemy przez tunel? Ale patrzcie, że wróciliśmy do naszej starej lokacji. Dobra. Okej, to może przez tunel jednak wyjdziemy. I tutaj! Dani, zejdź! Okej, podleczmy się. I wiejemy. Co to już tu? Chwila. Nie, my tutaj. A nie, czekajcie, nie. To jest taka dalsza droga. Okej. Właśnie tym tunelem właśnie próbowaliśmy uciec z Litą, jak pamiętacie. Fajne takie powrócenie do starych lokacji, no nie? Kurde, tu jest tak ciemno. Znów mi się przypomina ta misja specjalna w tej madrugadzie związana ze Stranger Things. Nie wiem, jak to się wymawia w ogóle. Dobra, to może górą pójdziemy. Może górą będzie bezpieczniej. Nie, górą musi być bezpieczniej. Gdzieś tam przeciwnicy to kurde są po całej ulicy rozmieszczeni. Ok, zjeżdżamy na trolce. O, Anton. Jego właśnie propaganda. Okej, akurat tam musimy. Okej, tutaj zejdźmy. Okej, troszeczkę zabolało, ale nic nie szkodzi. Nie, my już jesteśmy tutaj. Okej, dobra, niech podleczę się. Podleczę się. Okej, tutaj widzę kolejną skrzynkę FNT. Tutaj jeszcze ten pomnik. No nie, no serio? Szybko. Gdzie jest ta skrzynka FNT? To i na tej platformie? Dobra, może będziemy. Okej, tutaj. Co jest? To nas za. To nas za. Zaatakował nas jakiś ptak?
Czekaj, tutaj wzięliśmy skrzynkę FND. Dobra. No i gdzie teraz? Chwila. A ile już mamy tych... A, jeszcze dwa, okej. No to tutaj będzie. Jeden. Trzeba będzie jakoś... Dobra, tutaj... Okej, no to zejdźmy. I uciekamy, uciekamy. Nie. Okej, tędy. Żegnijmy się. Okej, chyba wychodzimy z tego obszaru, można powiedzieć, zastrzeżonego. O, taka ty Klary i Joanna. No to trochę podwiedzamy tą naszą Esperansę, no nie? O, no to jest pomnik. Złoty pomnik Antona. To jest złotym. To jest złoto, no nie? Dźwigniemy. O, kolejny obszar zastrzeżony. Ale już taki mniejszy. Got to be careful here. Oh, tak. Szybko, skrzynka, FND. O, tu zyskaliśmy proch. Po prostu spadamy. Benzyna, że nie potrzebuje. O, i tutaj mamy, proszę bardzo, pomniczek. Jeszcze tylko weźmiemy nasz pojazd. Okej, zamalujmy. Dobrze. No i został już nam ostatni pomnik. I on się jak znajduje tutaj. No i będziemy powoli już kończyć. Bo naprawdę odcinek się wydłużył nam. No i muszę przyznać, że też w większości z mojej winy. Nie być. Okej, jeszcze do niego rozjadę. A jedziemy. Mam nadzieję, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Czyli jeszcze musimy spotkać się właśnie z Zeni. Clara, I'm at the cathedral. Castillo's thugs have taken it over. Shit. One of the priests was sheltering some of our guerrillas. Father Diego's going to be a hostage now. I know what to do. Diego? Jaki Diego? Czy chodzi tutaj o... Czy chodzi tutaj o Diego Castillo, czy o jakiegoś innego Diego? Bo znam tylko Diego Castillo. Okej, okay, tutaj. Okej, okay, mamy tutaj informatora. Okej. Okay. Podzielamy się informacjami. Thanks for the cash, guerilla. This is where you'll find the supplies. Gracias. Okej, okay, dzięki. A teraz zamalujmy to. Okej, to się już nie spodobało. Zenia, I'm done. I'm covered in paint. My artworks. That means you're a real artista. All done covering on my father's sins. See? His old sheet is telling a different story now. When people see those statues, they're getting Libertad's message, not Antonio's. Nice. See, you should give my friend Benito a call. Libertad could use someone with your skills. No i udało się! Fajny zwolniony efekt. See, you should give my friend Benito a call. Libertad could use someone with your skills. O nie, 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 nie! Ale patrzcie, w końcu się nam udało
uzyskaliśmy w końcu nowego lidera do naszego, jakby to powiedzieć, naszych operacji Los Banditos. Mamy nowego członka do Libertad. Okej, niech ta walka już się skończy. No i cóż, chyba w tym momencie muszę się z wami pożegnać. No tak, no... Chciałbym, żeby... Okej, katedra cel wojskowy, dobra. Dobrze, mamy tutaj bazę do... Oczywiście też do przejęcia. Ale powiem wam tak, no akurat to ja jednak wolałem akurat przejąć. Akurat chciałem po prostu ukończyć ten odcinek nieco szybciej. Ale no najwidoczniej plany były inne. Nieoczekiwanie. Okej, zróbmy szybką podróż do naszej kryjówki. Zobaczmy tą Zanizajas i zobaczmy, jaką ona ma specjalność w ogóle. Ale zobaczysz, że uzyskaliśmy nowego takiego, powiedzmy, lidera do naszych operacji Los Banditos. Świetnie. I znowu mi się, kurde, gra zawiesza. No ja nie mogę. Aquí no está pasando nada. No popatrzmy, no. Ja pierdzielę, no. Ale tu jest wkurzające, naprawdę. Dobra. Nie, tutaj nie mamy chyba Los Banditos. Nie, kurde, przecież tutaj mamy... Nie, Los Banditos to głównie ewidentnie się znajduje... Tak, ono się... Nie, albo w kryjówkach... Albo w kryjówkach, albo w takich, powiedzmy, w bazach. W obozie partyzantów, jak na przykład Farma Montero. No cóż... Dobra, to spróbujmy akurat może tutaj. Chciałbym to po prostu obczaić, no nie? Tak, 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 bla, bla, bla. Get over here! No się ma. Okej, o tutaj mamy... Nie, chwila. No gdzie jest ta... Okej, tutaj mamy operację Los Banditos. No to wchodźmy. Jeszcze sobie obczajmy. Okej, pokaż nam dowódców. Mamy tutaj tak właśnie Benito i Zenia. Patrzmy, co tutaj mamy. Sabotaż i zaradność, proszę bardzo. Minus 50% do wymagań benzyny i plus 50% do szansy na powodzenie sabotażu. O, proszę. Okej, oczekiwania na rozkazy, zobaczmy. Spróbujmy tak. Trolling. Proszę bardzo. Dalej. Tutaj, niech będzie. No i popatrzmy. O. No i tu. Niech będzie, no niestety. Wygrane, ale i tak skończone operacje, dobrze. Wszystko dobrze, odbierzmy nasze nagrody, dobra. I tutaj będziemy mogli też wysłać dwóch właściwie liderów, ale to zobaczymy, dobra. Teraz się z wami pożegnam, bo w końcu trzeba to zrobić. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i się akurat nie nudziliście. I przy okazji zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie jeszcze powrócimy do tej Esperancy, żeby pozaliczać pewne też inne kwestie. I też wrócimy do Madrugada, żeby ukończyć ją z exploringu i
No i w końcu pozwiedzić właśnie inne już takie regiony Jary. Dobra, to już ode mnie to będzie na tyle, więc na razie. Na razie, spadam. Pum!